Cześć, witam wszystkich. Mogę prosić o zdjęcia? Na początku dam sobie stoper, żeby was nie zanudzić. To jestem ja, kiedyś w korporacji jeszcze. Fajnie się żyło, 10 lat w różnych firmach, ale to nie był ten świat, który chciałem zawsze. Po jakimś czasie dopiero zrozumiałem, no to jest moja kontuzja, prawie przestałem chodzić, wtedy półtora roku dochodziłem do siebie. To był ten czas też, kiedy przewartościowałem sobie pewne rzeczy. Też byłem blogerem, ale zobaczyłem pewne trendy, z którymi przestałem się zgadzać i przez to pewnie zostałem nazwany hejterem, że patrzę zupełnie inaczej na pewne sprawy, próbując sobie balansować bardziej na sport, na swoje zajawki, rodzinę, rzeczy prywatne. Zobaczyłem, że praca czy też blogowanie to nie jest też cały sens życia, tylko że mamy pewną określoną ilość czasu w swoim wieku i dojdziemy, nie wiem, do 40, do 50 i zaczniemy oceniać, co my zrobiliśmy w tym samym czasie. Dla siebie, dla innych, czy zobaczyliśmy inne ciekawe kraje, czy zrobiliśmy coś non-profit, tak? Czy chcemy tylko patrzeć tylko i wyłącznie kasa, kasa, kasa. No, kasa też jest jakąś pasją, ja nie odmawiam, ale też są inne pasje. W moim przypadku to jest sport, który odnalazłem tak jakby znowu 3 lata temu. To był kitesurfing, do tego doszło jeszcze wakeboard, snowboard i kilka innych też deskowych, na które nie miałem czasu właśnie pracując w korporacji czy w reklamie, tak? Bo wtedy są zupełnie inne priorytety. Więcej pisałem sobie na Facebooku, więcej komentowałem, wklejałem. Niektórzy to też mogli nazwać jako spamowanie, nachalne promowanie swojej osoby. Tak, tak było, to jest mój styl. Nie każdemu musi się to podobać, nie będę za to przepraszał. Tak? Teraz robię zupełnie inne rzeczy, z których jestem zadowolony i próbuję na swoim być może przykładzie, ale też innych, którzy żyją dokładnie tak samo jak ja i żyją od 10, 12, 15 lat w ten sposób, podążają za swoimi pasjami, że można żyć inaczej, tak? Że praca może być inaczej wykonywana w zgodzie z nami, w zgodzie z przyrodą, tak? W zgodzie z wartościami, które są dla nas ważne, w zgodzie z naszą rodziną, tak? Która też może być częścią naszych pasji. Bo to nie jest ta kwestia, tak jak u mnie, tak, że ekstremalne sporty, rzucimy wszystko tylko po to, żeby skoncentrować się na sporcie. Nie, pasją może być rodzina, pasją może być dziecko, tak, i jego wychowanie. Może być pomoc innej osobie, tak, starszej, która mieszka obok nas. Tak. Czy też działanie dla lokalnej społeczności. Generalnie slow life, tak, nie podążanie, nie przeganianie się ciągle, że robimy więcej, piszemy więcej statusów, jesteśmy bardziej obecni na Facebooku. To działa do pewnego momentu, po którym jest przesyt, jest odrzucenie. Przestajemy mieć czas po prostu dla siebie. Więc ja mówię, w którymś momencie zwolnijcie, zacznijcie żyć po swojemu, co nie wyklucza, żebyście dalej blogowali, dalej pisali to, co piszecie, zarabiali na blogach czy vlogach, ale żeby to było waszą pasją, a niekoniecznie tylko i wyłącznie zawodem. Bo od pasji do zawodu jest czasami bardzo daleka droga, co do której nie każdy wie, jak podążać. Zwłaszcza jeżeli jest młody, ma 15-20 lat i ten blog czy vlog jest dla niego pierwszą pracą i tak naprawdę nie wie do końca, co jest za zakrętem i czy to, co robi, to jest ta rzecz właściwa. Pasje też pozwalają blogować właśnie o tym, co się rzeczywiście czuje. Tak? Ja nie muszę codziennie pisać, że dzisiaj znowu jest zajebista pogoda, będę pływał i tak dalej, bo i tak o tym piszę i wkurwia pewnie wiele osób to, że piszę takie statusy, że jakaś dyskusja branżowa, a to ja idę na kajta. Tak? No, tak mam. Ale też mam inne pasje, które chcę rozwijać oprócz sportu i tam też istnieć. Oprócz bloga. Jakiś czas temu lubiłem robić zdjęcia, tak, czy robić filmy, ale to były projekty, które zawiesiłem, bo nie miałem czasu, żeby je realizować. Ponieważ właśnie była ta praca w branży, praca w korporacji. I moim marzeniem było to, i nawet powiedziałem o tym w wywiadzie, czy w rozmowie na Jest Kultura rok temu, że chciałbym, żeby przyszedł taki dzień, że będę jeździł, czy będę rozmawiał z osobami, które mają pasję,
i będę to robił w okolicach moich pasji, moich sportów. To mi się udało, tak? Niedługo, czy właściwie już dzisiaj ruszyłem z projektem, który będzie projektem filmowym, więc tak jakby ten ex-bloger, których tam wkurwiał wszystkich, niektórych z was, no nie będzie już takim blogerem, czy ex-blogerem, bo sobie przejdzie do części filmowej. Otwieram swój kanał. Dzisiaj u was zrobię premierę i poproszę o odpalenie mojego filmu. Można pływać, można jeździć po świecie, można poznać fajnych, wspaniałych ludzi, a nie jechać się w całe życie w tej korporacji czy w dulszczyźnie każdego naszego dnia. Gdy pierwszy raz pływałem na kajcie, zrozumiałem, że to jest ta rzecz, którą chcę robić całe życie. Trafiło mnie. Po 3 miesiącach powiedziałem szefowi adieu i pojechałem na Dominikany. Jeśli nie będę chciał pracować, to po prostu k***a zamknę komputer. Jak znowu będę chciał pracować, to znowu go k***a otworzę. Taki life. Jeśli jesteś ciekawy historii mojego życia, surfuj razem ze mną na moim kanale. Wpisując moje imię i nazwisko w YouTubie, znajdziecie filmy i znajdziecie też pierwszy wywiad, który już zrobiłem z Jurkiem Drabentem. To jest w moim formacie, więcej dowiecie się na blogu. Więcej nie komentuję, więcej nie reklamuję. I podsumowując to, co chciałem powiedzieć. Taka pasja, którą tutaj widzicie, sport czy podróżowanie, nie jest drogie. Jest przykład na przykład Wurczyki, tak? Który pojechał bez pieniędzy, jest teraz w Maroku, za chwilę będzie w Indiach. Więc podążajcie za swoimi marzeniami. Dziękuję. Jacek Gadzinowski. Ja chciałem uścisnąć dłoń pierwszy raz oficjalnie. Wygląda Dziękuję. Świetnie, jeszcze lepiej mówi. Dzięki. Dobrze, że subskrybuj, to jest ważne teraz. Dobrze.